Nie mogę tu nie wspomnieć debaty przedprezydenckiej między Donaldem Tuskiem i Lechem Kaczyńskim. Obaj byli zapytani o wzór bohatera dla siebie, tak jak chcieliby postępować. Kto jest dla nich wzorem? Jeden i drugi, bez zająknięcia się, wskazali na osobę marszałka Józefa Piłsudskiego. Czyli dwie strony tego samego medalu, dwie podobne umysłowości. Dla każdego coś miłego, ale czasami także coś niemiłego. Dla miłośników tzw. sanacji, dyktatury, która nastąpiła w Polsce po maju 1926 roku, chciałbym tu przypomnieć pewien epizod. Epizod, dlatego że to była rzecz nie wielkiej rangi, typowa wówczas, powtarzalna, na wielką skalę stosowana, czyli represje wobec opozycji. Wszelkiej opozycji różnie rozumianej, nie tylko politycznej, nie tylko ci, którzy politycznie działali przeciwko reżimowcom, przeciwko następcom zamachowców, ale przeciwko szeroko pojętej opozycji, czyli przeciwko ludziom inaczej myślącym. Raport sądowy sędziego Piotra Siekanowicza, to był sędzia Sądu Okręgowego przed wojną, podczas II wojny światowej przebywał na emigracji w Londynie i opracowywał przeszłość od strony prawnej, czyli praktyki dyktatury. To jest raport dotyczący najścia wyższych oficerów Wojska Polskiego pod mundurami i z virtuti militari, wydelegowanych z najlepszych według tamtego znaczenia pułków i jednostek wojskowych, najlepszych, czyli legionowych, którzy mieli prawo bicia do krwi przeciwników nie tyle politycznych, co przeciwników w ogóle. Rzecz dotyczyła sprawy napadu na redakcję Dziennika Wileńskiego w 1938 roku. 14 lutego 1938 roku na polecenie, na wyraźny, można powiedzieć nawet i rozkaz ówczesnego inspektora armii generała Stefana Dęba Biernackiego, który stacjonował w Wilnie, zresztą o mentalności tego człowieka, o płytkości ich mózgownic świadczyć może fakt, że on sam o sobie nakazał mówić generał gubernator na wzór namiestników carskich w Wilnie. Cóż, samo porównanie jest obraźliwe, a dla niego on uważał, że to jest zaszczyt. Rzecz zaczęła się od sprawy całkowicie niewinnej. Oto człowiek niezaangażowany politycznie, docent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wybitny polonista Stanisław Cywiński, napisał recenzję broszurki Melchiora Bańkowicza. Bańkowicz pisał dużo, związany był z ówczesnym reżimem, był taką tubą propagandową, dzisiaj na to inaczej patrzymy, bo na świetną literaturę, ale nie widzimy kontekstu. I on napisał o Centralnym Okręgu Przemysłowym i tak dalej. Broszura sama sobie godna uwagi, mimo że propagandowa. I docent Cywiński, pisząc w Dzienniku Wileńskim recenzję, odniósł się do słów marszałka Józefa Piłsudskiego, które nie padły w tej recenzji, bo wiadomo było, że to w ówczesnych warunkach bardzo srogiej cenzury by nie przeszło. COP to był w pewnym sensie środek Polski, nie żadne obrzeże. A docent Cywiński zakwestionował słowa marszałka Piłsudskiego, że Polska jest jako ważanek. I on napisał w tej recenzji tak, na przykładzie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Polska nie jest jak obważanek, jak mawiał pewien Kabotyn. Cenzura to puściła, w tym nie było nic złego. Ani odniesienia do konkretnej osoby, ani ataku na reżim ówczesny, ale ktoś doniósł Stefanowi Dębowi Biernackiemu o takim straszliwym tekście opublikowanym w prasie wileńskiej. Nie mamy całkowitej pewności, ale wszystko wskazuje na to, że donos do Stefana Dęba Biernackiego złożył sam autor tej broszury, czyli Melchior Wańkowicz. On liczył na tani poklask. Będzie awantura, będzie głośno, broszura będzie bardziej znana, ale wywołał skutki wprost katastrofalne. Jak wspomniałem, generał Dąb Biernacki, człowiek nie wielkiego umysłu, bardzo przyziemny, wściekł się po sowiecku czy po kacapsku wcześniej i uznał, że należy zastosować represje, ale nie jakieś tam w postaci cenzury czy coś, bo to i tak było. Postanowił dać nauczkę i później podczas przesłuchań dla komisji sędziego Piotra Siekanowicza
mówił, że wydał takie polecenie, żeby po mordach ich potraktować. Generał, nowa jakość, czyli sprowadzenie do poziomu Polski Ludowej. Wytypował oficerów z tych pułków, które były uznane za legionowe, z tej kadry, która była wytypowana jako swoja, czyli nasza w ich pojęciu, i tylko mieli prawo bicia osób w redakcji, ci, którzy mieli virtuti militari przy piersi, dla podniesienia rangi sprawy. I tak zrobiono. W tej broszurze zawarta jest zarówno recenzja Stanisława Cywińskiego, jak jest opisane całe tło zajść, zeznania. To wszystko to najbardziej istotne, na niewielkiej przestrzeni, objętości 40 stron, zawarta jest praktycznie skondensowana cała wiedza o tym wydarzeniu. I Dom Biernacki, tak jak postanowił, jak nakazał, tak zrobił. Wysłał te grupy oficerów w galowych mundurach z virtuti przy piersi do redakcji. Tam zastali kilka osób, zarówno z redakcji, jak też te osoby, które tam pisały. Te osoby zostały skatowane przez oficerów Wojska Polskiego. Nie zwracali uwagi, że niektóre osoby były przypadkowe, że były kobiety. Po takim najściu, gdy oficerowie odeszli, ci skrwawieni, skatowani ludzie zrobili to, co się robi w takiej sytuacji w sposób oczywisty. Poszli na policję. Policja była dyspozycyjna. Zasiągnęła tak zwanego języka, o co chodzi. Co nakazał zrobić Dom Biernacki? Jeszcze raz ich skatować. I tak się rzeczywiście stało. I teraz ofiary tego najścia, ofiary tego napadu zostały postawione przed sądem. Stanisław Cywiński został skazany na 3 lata więzienia za obrazę majestatu, czyli marszałka Piłsudskiego. Przecież on go nie obraził. Zacytował jego słowa, nie zgadzając się z nimi, użył słowa ogólnie uznawanego za dopuszczalne, ale nie wskazując personalnie osoby. W normalnych warunkach nie byłoby sprawy, ale warunki były nienormalne. Dlaczego? Dlatego, że formacja ideowo-polityczna, przy czym ideowo to jest wielkim znakiem zapytania, która wyrosła na gruncie międzynarodowego socjalizmu z tą odnogą w Polsce, przejęła wszystko, co najgorsze, od wschodnich Turańców, też socjalistów, w końcu komuniści z czegoś innego nie wyrośli. Jak zauważył wybitny polski polihistor, profesor Felix Koneczny, ci ludzie, mimo że, tak jak się mówi trywialnie, dobrze chcieli, ale byli tacy sami, jak ci, których zwalczali. Napisał tak, to był odczyt profesora Konecznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1927 roku. Na przełomie wieku XIX i XX począł się pojawiać w Polsce typ nowy, Polaka o gorącym sercu polskim, gotowego do wszelakich ofiar, nawet do męczeństwa za Polskę, ale mającego mózg zrusyfikowany. W literaturze polskiej wskazać można na bardzo głośne nazwiska autorów, którzy nie tylko przejęli fakturę literacką od Rosjan, ale szerzyli rosyjskie nastroje, a nawet wprost rosyjskie pojęcia o życiu prywatnym i publicznym, nienawidząc Rosji z całej duszy. Nasiąkli rosyjską metodą myślenia i starali się stosować ją dla dobra sprawy polskiej. Czyli atakując ludzi fizycznie, bijąc ludzi za poglądy, mordując, bo przecież mamy bardzo wiele przypadków stwierdzonych, niewątpliwych, po 26 roku morderstw politycznych, skrytobójstw i jawnobójstw na tym tle, za to, że ludzie inaczej myśleli, za to, że mieli inną orientację polityczną. Uważali, że tak wolno robić, bo oni mają władzę. Czym to się różniło od tego bolszewickiego muzika, czy przedtem carskiego urzędnika, który mógł praktycznie wszystko? I to Koneczny zauważył. Pisał dalej tak. Zwłaszcza socjaliści polscy lubowali się w rosyjskich metodach. Oni, najwięksi wrogowie caratu, nieubłagani w walce z Rosją oficjalną, rusyfikowali mózgi polskie bardziej niż całe czynownictwo. Nihilizm rosyjski odbił się fatalnie na całej lewicy polskiej, a pojęcia państwowe opozycja ta brała żywcem od caratu. Chodziło im tylko o zmianę osób rządzących, o zmianę osób prześladowanych, a nie o zmianę systemu rządów. Terror
przemoc stanowiły w ich oczach również jedyne środki rządzenia. Przez rewolucję nie rozumieli nic innego, jak tylko odwrócenie kierunku i pola działania terroru despotycznego. Żaden rewolucjonista rosyjski nie myślał ani sekundy o praworządności, bo nie miał tego pojęcia w sobie. Nie wiedział nawet, co to jest. I ci socjaliści polscy, czy socjaliści w Polsce, bo tam przecież byli nie tylko Polacy, to był ruch wieloetniczny, wszystkie te metody po prostu przejęli i tak działali. A skoro tak działali, to tak się zachowywali. Ten przypadek dziennika Wileńskiego to nie jest jedyny. Takich rzeczy było więcej. Weźmy pod uwagę taki przypadek jak okrutne pobicie, które mogło zakończyć się skutkiem całkowicie śmiertelnym, Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Wszyscy znamy, jeśli nie z literatury, a szkoda, bo książka jest znacznie lepsza, mimo że serial jest fantastyczny, karierę Nikodema Dyzmy. Kto był pierwozorem tej postaci? Oczywiście wszyscy wtedy jak najlepiej wiedzieli. Dołęga-Mostowicz, pisząc to, miał na myśli ówczesnego dyktatora. 8 września 1927 roku tak zwani nieznani sprawcy, ta instytucja działała już wtedy na wielką skalę, to nie jest okres Polski Ludowej, nieznani sprawcy dopadli autora, pobili go w sposób straszliwy, zostawili w przydrożnym rowie pod Warszawą. Na szczęście przejechał chłop wozem, zobaczył, że ktoś leży, myślał, że jakiś pijany czy coś, ale każdemu przecież trzeba pomóc. Był to człowiek pobity do krwi. Zabrał go na wóz do lekarza. Tadeusz Dołęga-Mostowicz został uratowany, ocalił życie. Ale metoda nieznanych sprawców, ale także znanych sprawców stosowana była naprawdę na wielką skalę. I ci ludzie, o których Koneczny zrobił taki świetny wywód, że przejęli wszystkie najgorsze metody od swoich najgorszych wrogów, pokazał, że to było zjawisko nie tyle polityczne, że ktoś walczył o władzę, ale zjawisko, które doprowadziło do potwornego zepsucia życia umysłowego i moralnego w Polsce. Rugi oficerskie, ponad 2000 najlepszych oficerów wyrzuconych z wojska. Rugi na uczelniach, pozbawiani katedr najwybitniejsi polscy uczeni. Nie byli potrzebni, bo nie działali zgodnie z poleceniami władz. Czystka w sądownictwie, czystka w nauczycielstwie, w administracji państwowej. To było to, co po 26 roku zastosowano na bardzo wielką skalę. Dzisiaj o tym nie wiemy. Widzimy jakieś portrety, widzimy jakieś uroczystości, widzimy jakieś parady, widzimy jakieś pomniki, ale nie widzimy tego, co się kryje za, co jest w tle. Bez wiedzy o tamtym systemie, o represyjnym systemie, nie możemy mówić, że bo my popieramy, ale nie wiemy. Nie popiera, jak nie wiesz. Nie mogę tu nie wspomnieć debaty przedprezydenckiej między Donaldem Tuskiem i Lechem Kaczyńskim. Obaj byli zapytani o wzór bohatera dla siebie, tak jak chcieliby postępować. Kto jest dla nich wzorem? Jeden i drugi, bez zająknięcia się, wskazali na osobę marszałka Józefa Piłsudskiego. Czyli dwie strony tego samego medalu, dwie podobne umysłowości. Lech Kaczyński nie był historykiem, był prawnikiem, ale podobno historię znał świetnie na wylot. Donald Tusk, z wykształcenia historyk, więc nie można mówić, że oni nic o tym okresie i o tej osobie nie wiedzieli. Tu chciałbym wspomnieć to, co Józef Piłsudski powiedział sam o sobie. W surowym swym osądzie o sobie samym powiedziałem, że to jest moją zasługą, że byłem dobrym żołnierzem i dlatego zawiesiłem na piersiach swych znak virtuti militari, który odtąd będzie oznaczał dobrych żołnierzy. Czyli sam sobie dałem i dopiero od tej chwili, jeśli jeszcze komuś dam, to będzie znaczyło dobry żołnierz. Virtuti militari ma w Polsce bardzo długą historię i piękną, i straszną, bo to już był ten okres zaborów. Ale ludzie, którzy byli w ten sposób nagradzani, zasługiwali na pamięć naszą w historii. Jeśli marszałek Piłsudski, że on sobie sam dał i od tej pory, jeśli komuś da, to dopiero to będzie dobry żołnierz, neguje z naszej historii wszystkich poprzedników. I tu znowu jest to analogiczne porównanie także Feliksa Konecznego, ale wielu innych publicystów, historyków. To jest przyrównanie do tego, jaką pozycję miał car w Moskwie. Komunii Świętej udzielał sobie sam.
Żaden pop nie był tego godzien. Jeśli on sobie sam dał, to stawał się tak jakby najwyższym kapłanem. I tu człowiek, który reprezentował nową jakość, sanację, czyli uzdrowienie, pokazywał, jak te rządy będą wyglądały. I tak właśnie wyglądały. Stanisław Cywiński został skazany bezprawnie. Wszystkie dowody świadczyły nie przeciwko niemu, ale za nim. Prawdziwi sprawcy nie byli szukani. Dlaczego? Generał Dąbiernacki całkowicie zakazał. I żeby takie rzeczy ukrócić na przyszłość, wprowadzono w ówczesnej Polsce, w II Rzeczpospolitej, ustawę, której nie znały najgorsze dyktatury z tamtego okresu. Ani III Rzesza Niemiecka, ani Związek Sowiecki. Ani Hitler, ani Stalin nie posunęli się tak daleko. Mówię o tej sferze formalnej, czysto prawnej, bo posunęli się oczywiście znacznie dalej. Aby ukrócić takie postępowanie publicystów, historyków, profesorów, kogokolwiek, żeby nie wolno było krytykować marszałka, nie to, że nie wolno pisać nieprawdy, bo tego i bez tego nie było. I można karać w każdym systemie na podstawie zwykłych kodeksów karnych za szerzenie nieprawdy, za plugawienie kogoś, jak najbardziej. Ale wyróżnić jedną osobę w państwie, objąć ją szczególną ochroną, to jest to, do czego zmierza obecna opozycja w Polsce. Do tego, żeby na przykład mniejszości były traktowane zupełnie inaczej. Przede wszystkim mniejszości seksualne. Czyli wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, wobec wszystkich obowiązuje konstytucja, ale dla nich będzie stosowane, a wszystko na to wskazuje, że to na wielką skalę, tak jak to poszło w świecie, będzie stosowane prawo szczególne. Wy wszyscy tak, ale my jeszcze bardziej tak, czyli są równi i równiejsi, jak u Orwella. Ustawa o ochronie marszałka Józefa Piłsudskiego została przyjęta i weszła w życie 13 kwietnia 1938 roku, czyli już po tych wydarzeniach wileńskich. Ustawa była bardzo krótka, składała się wyłącznie z 4 artykułów, które były bardzo lakoniczne. Artykuł 1. Pamięć czynu i zasługi Józefa Piłsudskiego, wskrzesiciela niepodległości ojczyzny, wychowawcy narodu, po wsze czasy należy do skarbnicy ducha narodowego i pozostaje pod szczególną ochroną prawa. Artykuł 2. Kto uwłacza imieniu Józefa Piłsudskiego, podlega karze więzienia do lat 5. Artykuł 3. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się ministrowi sprawiedliwości. I artykuł 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli natychmiast. I co my tu mamy? Mamy nie ochronę osoby przed pomówieniami, przed kłamstwami, a mamy ochronę osoby. Czyli jeśli chcemy powiedzieć czy napisać prawdę o takiej osobie, nawet zacytować jej własne słowa, za to można było iść do więzienia. Ja takie osoby znałem, które dostawały na podstawie tej ustawy wyroki więzienia i w tych więzieniach spędziły lata. W okresie po 26 roku, skazywani albo wcześniej, albo już po wejściu w życie tej ustawy. Tylko za zacytowanie na wiecu słów marszałka Piłsudskiego, on miał bardzo wiele różnych powiedzeń, które dzisiaj nie są przypominane, nie są wydobywane z tej niepamięci, bo rzeczywiście uwłaczają jego imieniu. Te wszystkie bluzgi, wyzwiska, wynaturzenia, to było chlebem powszednim w tamtym środowisku. I teraz ktoś, kto powiedział albo napisał prawdę, był skazywany w taki sposób, jak w najbardziej represyjnym reżimie. Na to zgody być nie powinno i nie mogło być, dlatego tak silna była opozycja przeciwko rządom sanacyjnym. Piłsudczycy nie wygrali żadnych wyborów. Nie wygrali żadnych wyborów samorządowych. Wszędzie tam, gdzie nie zdołali do końca sfałszować, tam narzucali komisarzy. Tak było w Warszawie. Prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, nie został wybrany legalnie. To był komisarz narzucony przez władzę. Dlaczego? Bo nie wygrał wyborów. I ten koniec lat 30. pokazywał, że sytuacja zmierza do wyjaśnienia, do oczyszczenia. W naturalny sposób tamto pokolenie będzie z naszego życia politycznego wypchnięte. Do władzy wchodziły nowe roczniki, wykształcone w II Rzeczpospolitej, przez normalną, naturalną kadrę akademicką, ludzie chcieli zacząć normalnie żyć. Chcieli być u siebie. I jeśli nie można było zastosować kartki wyborczej, nie można było wygrać, to co zostawało? Rozpacz. Można było sprowadzić tych ludzi na manowce, czyli do czynów
można powiedzieć nawet bratobójczych, ale do tego nie doszło. Czyny bratobójcze były w 1926 roku i później te 13 lat represji, mordowania przeciwników politycznych miały miejsce. W drugą stronę nie było. Były zamachy ze strony Ukraińców, jak na ministra Pierackiego, ale nie było ze strony opozycji, narodowców, socjalistów, ludzi innych orientacji politycznych, nie było zamachów na przedstawicieli władzy, nie było ich zabijania. A z tej strony były. I gdy przyszedł 1 września 1939 roku, gdy katastrofa dziejowa zawisła nad nami i skutki jej odczuwamy do dziś, przedstawiciele całej zjednoczonej opozycji politycznej w II Rzeczpospolitej udali się do pułkownika Zdzisława Wendy. To był szef obozu Zjednoczenia Narodowego, takiego formalnego zaplecza politycznego, sztucznego tworu od początku do końca, który rządził polityką w Polsce ówczesną, był wicemarszałkiem Sejmu, poszli prosić, żeby stworzyć rząd ocalenia narodowego. Czyli w obliczu katastrofy dziejowej machamy ręką na zaszłości, nie patrzymy na to, co było wczoraj czy przedwczoraj, musimy się wszyscy wspólnie bronić. Co usłyszeli od tego człowieka, to świadczy właśnie o ich płytkości, małości i niemoralności, także politycznej. Pułkownik Wenda odpowiedział tak: my nie potrzebujemy żadnych pośredników w konsolidacji sił opozycyjnych. My rozpoczęliśmy walkę i nie mamy zamiaru z nikim dzielić się owocami zwycięstwa. Przypominanie praktyk dyktatury, przypominanie, jak byli traktowani przeciwnicy polityczni dzisiaj, ma sens. Nie dlatego, że to jest tylko historia. Zobaczmy, co się dzieje. Dzisiaj jest kto kogo. Na dłuższą metę sytuacja, jaka się wytworzyła w Polsce, w naturalny sposób jest nie do rozwiązania. Kiedyś załatwiały to wojny domowe. Tu wojny domowej nie będzie. Jest ingerencja zagranicy. Jest pomoc dla tej piątej kolumny przeciwko temu, żeby państwo polskie jako takie obalić. To nie jest tylko sprawa, że rządzi PiS. Ktokolwiek inny by rządził, a nie byłoby to zgodne z linią i wartościami europejskimi, jak pokazują ostatnie wydarzenia, nie byłoby zgodne z oczekiwaniami wychowanków Angeli Merkel i tym podobnych, każda władza byłaby potraktowana tak samo. Jako władza zła, jako władza niepotrzebna, władza do odrzucenia. Bo my tu chcemy, nam się to należy i my sobie to weźmiemy. Dalszy ciąg tego socjalizmu w Polsce. Oni o sobie mówią, że są liberałami. Jest to wierutna bzdura. Liberał to jest człowiek wolnościowy. Samo słowo o tym świadczy. A gdzie po ich stronie jest wolność? Nie ma wolności dla innych przekonań, nie ma wolności dla normalności, nie ma wolności nawet dla neutralności. Kto nie z nami, ten jest przeciw nam. To jest reguła stalinowska. To jest przestroga tych rządów pomajowych po 1926 roku i przestroga wobec tego, co się dzisiaj dzieje. Jedynym bezpośrednim ratunkiem w tej sytuacji dla ludzi normalnych jest zacząć myśleć, zacząć działać. Podstawy ku temu mamy. Mamy podstawy formalne, mamy pewien system etyczny, który jest niszczony. Mamy pewien system polityczny, od którego trzeba wyjść. Konstytucja nie jest znakomita, ale obowiązuje. Jeśli jej nie negujemy, to możemy ją poprawiać, możemy ją uzupełniać, ale nie można być, że wybieramy sobie tylko to, co chcemy, a całą resztę odrzucamy. A to dzisiejsza opozycja robi. Czyli mamy nie liberałów po drugiej stronie, tak jak sami się nazywają, prowadząc ludzi na manowce w tym toku myślenia, o, liberałowie to tacy fajni są. Nie, to jest czysta sowiecka turańszczyzna. Na najgorszym podłożu turańskim wyrosło zjawisko polityczne, które dzisiaj się zwie koalicją obywatelską i przypadłościami. I to jest sprawa kto kogo.